się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. W tej chwili chcemy się modlić, dlatego tutaj jestem, ponieważ spotkało parafię duże nieszczęście, natomiast no, księża są w dużej traumie. Chcemy się modlić do Pana Boga o to, żeby dawał wsparcie, a od jutra będziemy zajmowali się konkretną pomocą. Obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, że budynek jest powoli rozbierany przez specjalistyczną ekipę. Potrzebujemy na to mniej więcej tygodnia. I wówczas teren będzie uporządkowany. Będziemy zatem w takiej sytuacji, że no, parafia straciła swoją plebanię. Tak konkretniej dom parafialny, w którym odbywało się życie parafii, życie takie religijne, ale także społeczne, działalność świetlicowa, którą prowadziliśmy. Potrzebujemy różnego rodzaju wsparcia. Przede wszystkim chyba finansowego, bo to się będzie wiązało z podjęciem działań mających na celu. Tu do końca nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, jak to będzie odbudowa wyglądała. Temat jest bardzo, bardzo szeroki. Natomiast no, muszę też powiedzieć, że ci, którzy tam mieszkali, utracili dorobek swojego życia.